Witam serdecznie, jesteśmy na pasiece. Słuchajcie, pasieka huczy. Pasieka cała huczy. Dzieje się tu wybitnie. Jest około godziny prawie 12. Przyjechałem sobie dosłownie na chwilę na pasiekę. Mianowicie właśnie podejrzeć, co robią pszczoły dzień po oglądaniu. Czy jakoś specjalnie ich nie zamuliło, tak? Bo jakbym za dużo coś powkładał, to by było widać może, nie? Że trochę się przystopowały ze względu na to, że dałem ciała. Tak? Że ich tyle nie lata, tylko tam grzeją. No ale ja nie rozwaliłem czerwiu ani nic, więc jest ok, tak? Zawsze dokładam coś na bok jakby. Teraz tak, mam te rodzinki dwie, co tu ten kwas, ale te noce były teraz chłodne i słabo, tak? I w tej rodzince w ogóle trochę jakby słabo ten kwas. Więc ja tutaj tak dopomagam trochę, nie? Że mam ten koreczek, tutaj jest ten zakraplacz i tutaj tak o. Delikatnie, nie? Dam tego kwasku, one są już przyzwyczajone i o. Dzisiaj dam im taką dawkę. Nie? Niech tu wyparuje usilnie już teraz. Słyszałeś, jak się denerwują, jak tak robisz, nie? Zobaczymy, nie? Co z tego wyjdzie. Czy takie robię, ma jakiś sens. Chociaż uważam, że tak, no mogę sobie, jak już ten tutaj codziennie, to mogę sobie ten kwasek tak podzielić, nie? Jak on tak nie chce zbytnio parować, no trudno. Takim tu zrobię, bo ja bym chciał już je powoli tak przymykać od góry, nie? I zajrzeć do nich od tyłu, co one wyprawiają, bo tamte, co mam powyżej z tym kwasem, to one mogą dawać czadu, tak? One mogą dawać czadu. Idziemy się przejść do tamtego ula, to akurat przyjdziemy pasiekę. Tu się dzieje. Wszystko się dzieje, nie? Ja oczywiście jestem w pełni nieubrany. Te pszczoły naprawdę, patrzcie, tutaj znowu. Akcja na całego. Tutaj trochę słabiej, nie? Tamte znowuż. Jadą. Tak, więc... Jest naprawdę czad, powiem wam. Jest naprawdę czad z tymi pszczołami. Tu jadą, tym wczoraj dodałem. Już zajrzałem oczywiście. Nie to, że otwierałem ten górny korpus, tylko tak po prostu go uchyliłem w tym miejscu i pod szmatkę zajrzałem, to obsiadują ładnie te ramki z czerwiem, więc jest baja, tak? Jest baja, przeszły. To już jest czad, naprawdę, jestem zadowolony. Pszczoły, patrzcie, wszystkie pędzą. Wszystkie pędzą, tak? O rany. Trzeba uważać już powoli. Tutaj już im zamknąłem ten wylotek, bo mnie denerwowały, tak? Przy przeglądaniu i w ogóle muszą się nauczyć wylotkiem chodzić. Muszą. Przez dzisiejszy dzień się nauczą. Już teraz, jak pszczołom odwalę taki numer, to już jest ok, nie? Wcześniej by może im by coś nie pasowało. Słuchajcie, można oglądać. Pasieka brzdęgoli. Na całego. Ta barcz, miałem pokazać tą barcz, ale to mam nadzieję, że kolega już się ten znalazł ważne informacje na moim kanale. Jeśli nie i są z tym problemy, to rzeczywiście jeszcze raz proszę napisać, to tam przyjrzymy. Może Ewelina coś później nagra. Dobra, tu też się robi ten kwasek, ale tu się on robi bardziej, nie? No ale dobrze, też im pokroplę trochę, żeby to poszło mi szybciej. Chłodne te noce i tak może nie bardzo chcę pójść. 100 ml też pójdzie inaczej, tak? Seta, to też paruje inaczej. Dobra. Już po krople, nie? Tą deskę. One już miały kontakt z kwasem, więc uważam, że jest... O, fu. Dobrze. Ja mi się wydaje, że jak ten sznureczek jest stary, to też on jest jakoś przepalony i chyba słabiej to ściągnie. Niestety. Tu też te pszczoły siedzą już dobrze, by mogły dostać, nie? Właśnie. Coś, jakieś nadstawki, coś ten. Fuj. Że coś dołożyć na dół, bo te na pewno już tu widzę, że są. Nie? Obsiadują prawie cały górny korpus. Więc ja to nie trzymam tak pszczół, sami widzicie, że na gęsto ich tam jest. Że gęsto, że jest ten jeden korpus i one się rozle... A te co? Wrzuciłem na jeden korpus i za wiele to nie dało, tak?
są na takim samym etapie, jak niektóre rodziny, co też jeszcze czegoś nie pobudowały. Tak? No dobra, słuchajcie, ta pasieka naprawdę działa. Muszę sobie już zacząć tutaj coraz bardziej usprawniać. Jeszcze walczymy trochę w garażu. Jak powalczymy trochę w garażu jeszcze, nie? To już od tego weekendu tutaj coś jeszcze. W weekend prawdopodobnie będę ten dach tu składał, żeby tu już szykować też ulę na tą pasiekę, nie? Żeby tu dalej układać sobie i żeby mieć pojęcie i co i jak i ile uli mam i tak dalej, i tak dalej. Te ramki warszawskie muszę przywieźć w końcu i też się wtedy, nie? Za to zabierzemy. Patrzcie, jaki jazgot jest przed ulem. Nie? Tak. I teraz możemy sobie popatrzeć, tak? To może się idealnie nie składa, tak? Może... Ale patrzcie, no tu jest jazgot na trzcinie, tu na słomie jest mniejsza rodzinka, jest. No tu na desce, no to... A, bo to też zależy trochę od pszczół, nie? Bo wydaje mi się, że w trzcinie to jakby więcej tych pszczół wylezie już, tak? A w desce tak mniej. Ale to... Te pszczoły to też jakbym miał wszystko identycznie to samo, to bym mógł sobie inaczej stwierdzać, tak? A tak? No to jest jak jest, ale tutaj nie, oblot się teraz jest. Patrzcie, to teraz ruszy. To jeszcze patrzcie, jabłonki jeszcze nie są zakwitnięte, tak? Jeszcze nie ma kwiatów na jabłonkach, a już pszczoły mi robią coś takiego, naprawdę. Wybitnie, nie? Rzepak jeszcze spokojnie z tydzień, ja uważam. Zanim puszczą się pierwsze kwiaty gdziekolwiek. Więc też tak myślę, że zdecydowana część tych pszczół, co teraz ma na przykład dołożony, miała już dół i ten tył, tak? To w okresie rzepaku na samym początku już zaczną robić ten górny korpus. Tak jakby, nie? W tym okresie rzepaku, tak jak dla wszystkich, to jest jakby, nie wiem, taki wyznacznik trochę też. I co? No i w ten okres do połowy rzepaku to one już będą miały tą miodnię u góry zrobioną, tak? I one tam już będą, no... Już produkcja nastąpi, a tutaj to jest też inaczej. Tutaj jest taki wiosenny miód. Tutaj tego rzepaku trochę doniosą na pewno tam z pola gdzieś, ale ogólnie to i tak, nie? I tak, dzieje się trochę inaczej tutaj. Ten miód tutaj nie jest rzepakowy nawet jeśli, znaczy nie jest taki typowy rzepakowy nawet jeśli wokół tam na polach, na łąkach jest pełno rzepaku, tak? Tak, już widziałem dzisiaj pierwsze mniszki na bardziej nasłonecznionym miejscu. Także pszczoły wszystkie pędzą pięknie i życzę wszystkim miłego dnia, a ja wracam się do pracowni robić dalej robotę. I to było to wszystko i życzę powodzenia.